Kuba Badach zadebiutował jako konferansjer. Dopiero co zaliczył jednak w topę na scenie Polsat Hit Festival w Sopocie, a tu kolejna. To dla Kuby Badacha okazja, aby pokazać się szerszej publiczności. Mąż Aleksandry Kwaśniewskiej, znany jazzowy muzyk, właśnie zaliczył swój debiut konferansjerski na scenie Polsat Hit Festival w Sopocie. Kuba Badach zaliczył wpadkę na scenie, już podczas pierwszego dnia swoich zmagań Badach zaliczył wpadkę, która została mu szeroko wytknięta w mediach. W pewnym momencie nawiązał bowiem do ataków paniki, które uznawane są za temat wrażliwy. Swojego czasu zażartował sobie z nich Filip Heiser i szybko tej decyzji pożałował. Krzysztof Ibisz mówi: Kubuś, Kubuś, ja wiem, będziesz debiutował w roli konferansjera, możesz dostać ataku paniki, ale nie przejmuj się, załatwiłem to z sopocką publicznością, że na dzień dobry, dla otuchy, dostaniesz od nich brawa, oznajmił muzyk. Kolejna wtopa Badacha, posprzeczał się na wizji, drugiego dnia też było ciekawie. Po tym, gdy Maciej Rok i Maciej Dowbor przypomnieli Badachowi występ, na którym go wygwizdano, piosenkarz miał odpowiedzieć na to pytanie, czym zajmowałby się poza muzyką i czy w ogóle mógłby to robić. Ten wypalił: szczerze? Tak, mógłbym. Strzelę sobie teraz w kolano, nawet oba, ale powiem. Byłbym policjantem drogówki, chwilę później zaczął sprzeczać się z współprowadzącymi o to, jakich kierunkowskazów należy używać podczas wjazdu i zjazdu z ronda. Takiej sytuacji publiczność raczej się nie spodziewała.